Rowerów niemieckiej marki Nikolaj nie kupuje się dla Widelca Fox 38, dla hamulca Magura MT7 czy dla QDT Swissa? Rowery Nikolaj kupuje się dlatego, że mają wyjątkową ramę. Ile kosztuje rower marki Nikolaj? Z jakiego materiału jest wykonana ta rama? Czy jest polakierowana lakierem bezbarwnym? Czy możemy ją pokryć jakimś kolorem? Czy ten element jest z litego materiału czy jest w środku drążony? Ja nazywam się Darek Grudniewski i od kilku lat tworzę treści wideo o rowerach ze wspomaganiem elektrycznym. Jestem zawodnikiem amatorem startującym w zawodach enduro i pasjonatem najnowszych technologii. W dzisiejszym odcinku dokładnie Przeanalizujemy konstrukcję ramy roweru Nikolaj Saturn 16 MGU. Dla wielu rowerzystów to jedna z najbardziej pożądanych maszyn na rynku. Ma nowoczesną geometrię de enduro, silnik zintegrowany ze skrzynią biegów, napęd paskiem oraz dużą baterię. Nikolaj używa do produkcji swoich ram lotniczego stopu aluminium o nazwie 7020T6. Materiał wyjątkowy. Ma niską gęstość, potocznie mówiąc jest lekki, jest bardzo wytrzymały, świetnie się spawa oraz ma bardzo dobrą odporność na korozję. Materiał drogi, ale idealnie nadający się do produkcji wyczynowych ram rowerowych. Przedni trójkąt został zespawany z kilku elementów. Górna rura to gotowy profil, który został zgnieciony w okolicach rury podsiodłowej po to, aby dopasować się do niej kształtem i wymiarem. Rura podsiodłowa to prosta rurka o średnicy wewnętrznej 30,9 mm i średnicy zewnętrznej 35 mm, czyli ma grubość ścianki 1,5 Milimetra. Okolica MGU, czyli motor Gearbox Unit, to duży element wyfrezowany z jednego kawałka aluminium w technologii CNC, czyli maszyn do obróbki sterowanych komputerowo. Dolna rura to wyższa szkoła jazdy. Wykonana jest z profilu stworzonego za pomocą procesu hydroformowania, czyli z fabryki, element wyszedł już w określonym kształcie. Takim, aby pasował do główki ramy. Profil miał dużą grubość ścianki, ale został poddany procesowi obróbki cence w celu usunięcia zbędnego materiału tam, gdzie ten materiał nie był potrzebny. Dzięki temu Down Tube ma niską masę. Główka ramy ma dużą średnicę, dzięki czemu producent mógł zastosować solidne stery półzintegrowane zintegrowane ZS-56 na górze i na dole. 56 oznacza średnicę wewnętrzną rury w milimetrach. W przednim trójkącie mamy dodatkowo zastrzał w okolicach główki ramy, spornik pod rocker oraz element przy podsiodłówce, który pełni formę zacisku do sztycy oraz wzmocnienia. Wygląda bardzo masywnie. Czy jest w środku drążony? Nie wiem, nie widać. Niebawem jadę do fabryki Nikolaj i się dla Was dowiem. Wszystkie elementy są starannie ze sobą pospawane przez wykwalifikowanych pracowników firmy Nikolaj w Niemczech. Dlaczego tutaj brakuje spoiny? Czy jest to niedopatrzenie, czy celowy zabieg? Ja nie wiem, może ty widzu wiesz. Ta rama jest surowa, niemalowana. Aluminium 7020 jest odporne na korozję. Jeśli chcesz, to cała rama może zostać pokryta anodą lub pomalowana proszkowo. Do wyboru jest 50 kolorów. Rocker to element, który przenosi olbrzymie siły generowane przez tylne zawieszenie na ramę i na damper. Musi być odpowiednio sztywny, aby rama nie była zbyt wiotka. Powinien być precyzyjnie wykonany. Aby można było skręcić elementy zawieszenia bez niepotrzebnych naprężeń, roker wygląda wspaniale. Wyfrezowany jest z jednej bryły aluminium. Szacuję, że podczas procesu frezowania wygenerowane zostało jakieś 80-90% odpadu. Pozostała reszta to ten rocker. Całe szczęście wióry sfrezowania poddaje się procesowi przetopienia w hucie i można materiał ponownie wykorzystać. Kształt rockera został zaprojektowany z wykorzystaniem technologii komputerowej FEM, czyli metody elementów skończonych wyższa matematyka. W skrócie, można komputerowo symulować naprężenia występujące na elementach podczas pracy i na tej podstawie optymalnie dobierać ich kształt. Rezultat to ten rocker: lekki, sztywny, precyzyjnie wykonany. Dzieło sztuki użytkowej. Częstej to ten drążek w okolicach łańcucha. Chociaż w tym przypadku to chyba powinniśmy raczej powiedzieć belt stay, no bo przecież mamy tutaj pasek, czyli belt. tej jest brutalistyczny, siermiężny, toporny. Szukam dobrego słowa. A wiem, on jest po prostu oldschoolowy. Teoretycznie już się tak nie produkuje, ram. Częste jest połączeniem pięknie wyfrezowanych elementów i prymitywnego profilu prostokątnego z hurtowni aluminium. Wygląda jak część prototypowa. I chyba za ten surowy styl klienci tak bardzo kochają produkty marki Nikolaj. Podobnie jak z rowerami marki Pole. Można takie konstrukcje kochać albo nienawidzić. Na pewno nie można obok nich przejść obojętnie. Ty kochasz? Seat Stay to ten drążek. Podobne wykonanie. Element CNC, profil Element CNC. To małe czarne coś jest wyjątkowe. To element do korekty kątów zawieszenia. Występuje w wielu grubościach i wydłuża seat stay. Jeżeli chcemy do roweru zamontować małe koło 27,5 cala z tyłu, to tak zgadłeś, musimy zamontować dłuższy klocek. Rozwiązanie proste i skuteczne. Ten z dodatkowymi wypustkami jest częścią Explorer Kitu, czyli zestawu składającego się z bagażnika, błotników i oświetlenia. Nikolaj stosuje łożyska firmy Enduro w wersji Max, czyli te specjalne do zawieszeń, napchane do oporu specjalistycznym gęstym smarem odpornym na wypłukiwanie. Nie mają separatorów między kulkami, przez co mieszczą więcej kulek i mogą przenosić bardzo duże naprężenia. Dobry produkt poznaje się po detalach. Uby śrub są twarde i dobrze dopasowane pod klucze imbusowe. Te mocujące damper mają wkomponowane miejsca na o ring uszczelniający. Ekstra. Nakrętka do dolnego mocowania dampera to popis sztuki technologicznego designu. Małe elementy plastikowe. Są wydrukiem 3D metodą proszkową. Jest to technologia pozwalająca tworzyć małe, skomplikowane i wytrzymałe elementy. Wydruk 3D metodą proszkową jest dużo droższy niż klasyczny, popularny wydruk warstwami. Ma uzasadnienie ekonomiczne w przypadku elementów małych gabarytowo. Napinacz GBT3 służy do napinania paska. Kompensuje wydłużenie odległości zwanej częstej. Podczas kompresowania zawieszenia. Nie ma tłumika. W środku jest sprężyna. Ma za to specjalną blokadę, którą włączamy podczas zdejmowania koła. Koło pasowe na tylnym kole jest aluminiowe. Pasuje na klasyczne bębenki typu HG. Pozostałą przestrzeń na bębenku wypełnia się okrągłymi tulejkami. Akcesoryjnie możemy dokupić osłonę na koło pasowe na silniku. Jest wykonane z kompozytu i zabezpiecza pasek przed mało prawdopodobnym spadaniem. Dodatkowo chroni koło pasowe przed uderzeniami od kamieni, a także osłania przed śniegiem i błotem. Napęd na tylne koło jest przenoszony przez bezobsługowy pasek marki Gates. Wzmacniany jest włóknami karbonowymi, nie wyciąga się, pracuje ultra cicho i nie wymaga konserwacji. Możemy go śmiało myć wodą. W środku, po długości marowek. Dostosowany do kół, dlatego zawsze idealnie prosto siada na kołach pasowych podczas pracy. Silnik to pinion E1.12 MGU. Zapewnia skalę przełożenia 600%. Dla przykładu kaseta SRAM T-Type ma 520%. Na pierwszym biegu generuje 160 Nm na tylnym kole. Moc nominalna silnika to 250W, szczytowa 600W, nominalny moment obrotowy to typowe 85 Nm. O wrażeniach z jazdy na tym silniku opowiadam w tym filmie. Zapraszam, polecam. Mamy do wyboru dwie baterie: mniejsza o pojemności 720Wh i ta większa o pojemności 960Wh. Pasowanie baterii w ramię nie jest idealne. Zainstalowana bateria rusza się na boki. Ja tego typu drgania natychmiast wyłapuję podczas jazdy. Mi to przeszkadza. Ekipa z firmy Nikolaj powinna to poprawić. Konstrukcja zawieszenia to sprawdzony czterozawias z ogniwem horsta. Niby klasyka, ale jednak nie do końca. Zauważ, że w typowym horście ważny parametr kinematyki zawieszenia, zwany antiskłot, jest zmienny. Zmienia się w zależności od wybranego przełożenia. W tej ramie antiskłot jest stały, bo średnica kół pasowych się nie zmienia. Biegi zmienia się w skrzyni biegów. Co to jest ten anti -squad? Możesz poczytać u Michała Lalika na mojej ulubionej stronie internetowej o rowerach oneenduro.pl. Link do artykułu znajdziesz pod filmem. Geometria roweru Nikolań Satur jest nowoczesna. Może nawet za bardzo. Część jest ten sam w każdym z pięciu rozmiarów. Wynosi 451 mm. Lepiej gdyby był dopasowany do rozmiarów, ale prawdopodobnie podniosłoby to koszty produkcji. Kąt główki ramy wynosi 64,5 stopnia. Klasyka dla enduro. Reach jest olbrzymi. 495 mm w rozmiarze M i aż 515 w prezentowanej ramie w rozmiarze L. Jak się jedzie Nikolajem? Za duży. Za duży. Tym dobrze. Uważaj przy zakupie, abyś nie kupił dla siebie za dużego roweru. Dla mnie, według tabeli, optymalna jest MK. Kąt rury podsiodłowej to strome 77,5 stopnia. Fabryczny rozmiar dampera to 205x62,5 mm, co przekłada się w tej ramie na 160 mm skoku. Na tylnej osi. W tym demonstracyjnym rowerze w damperze zamontowane są dwie podkładki dystansowe, które można by wyjąć, co zwiększyłoby jego skok. Progresja tej ramy jest tak dobrana, że mile widziane są dampery sprężynowe i powietrzne. Jeśli kupisz kompletny rower, to w rozmiarze M dostaniesz sztyce o skoku 160 mm, welce i wixelce 185 mm. Według mnie to za mało w tych czasach. Całe szczęście rura podsiadłowa kończy się dosyć nisko. Jest prosta. I schodzi aż do samego silnika. Jest olbrzymia szansa, że będziesz w stanie zainstalować dłuższy dropper, jeśli będziesz miał takie potrzeby. Mam tą wyjątkową przyjemność testować ten rower dzięki mojemu przyjacielowi Sławkowi z firmy Vision Velo, który z kolei ma zaszczyt projektować błotniki dla firmy Nikolaj. Wersje prototypowe błotników wyglądają świetnie i co ważne, działają. Mamy teraz idealne warunki do testów. Masa kompletnego roweru gotowego do jazdy wynosi 28,5 kg. Prezentowany rower kosztuje 11199 zł. Żartowałem, euro. Z mniejszą baterią jest tańszy o 200 euro. Nie mało, ale po zakupie macie gwarancję, że jeździcie super wyjątkowym, nowoczesnym rowerem produkowanym w małych ilościach w Europie. Dziękuję Ci serdecznie za oglądanie tego materiału. Proszę daj znać, czy taka forma zaprezentowania ramy przypadła Ci do gustu. Dla mnie przygotowanie do takiego nagrania to fantastyczna nauka. Mam nadzieję, że Ty również się czegoś ciekawego dowiedziałeś. Uważajcie na siebie. Życzę Wam. I sobie dużo zdrowia, do zobaczenia, Z prądem hej.